Dzisiejszy dzień, kochani, zaczynamy od śniadania. Wiem, że to nie wygląda zbyt apetycznie, ale powiem Wam chociaż, co to jest. Dzisiaj na śniadanko mamy kaszę manną na mleku, na gęsto, jak widać, chyba nawet zbyt gęsto. Dorzuciłam też mrożone owoce, czarną porzeczkę, truskawki, maliny i jeżyny. I to wszystko polałam miodem oraz dodałam jeżyny w syropie. Życzcie nam smacznego. Kochani, właśnie przeglądałam Instagrama i z niego dowiedziałam się, że dzisiaj jest 13 w piątek. Co to będzie za dzień? Mam nadzieję, że nic bardzo okropnego mnie dzisiaj nie spotka. Mnie, ani mojego męża, ani Pauliny, ani Kevina. Mam nadzieję, że wszystko będzie dzisiaj okej. Nie jestem zabobonna i nie wierzę w takie rzeczy, ale jakoś tak ten Instagram to tak napędził, napędził, napędził i tak zaczęłam sobie myśleć, kombinować i mam nadzieję, że naprawdę nic się złego nie stanie. Piszcie w komentarzach, jak Wam minął 13 w piątek. A wiesz, że mieszkasz pod 13? Wiem. Zawsze mieszkałam pod 13, bo ten, bo jako panienka mieszkałam w klatce numer 13. No to widzisz. Także może ta 13 nie jest dla mnie pechowa, ale w piątek tego nie wiadomo. A w piątek też ty mieszkasz. No i oceńcie sami, kochani, jak wyglądam w tym nowym kaszkiecie. Ci, co widzieli wczorajszy odcinek, wiedzą, w jaki sposób stałam się jego posiadaczką. Ci, co nie widzieli wczorajszego odcinka, radzę go koniecznie obejrzeć. No a teraz jadę na pocztę, muszę wysłać jedną paczkę i potem na jakieś szybkie zakupy. Dzisiaj na obiadek zupka. Skorzystałam z okazji, że jestem na mieście, więc wstąpiłam do naszej takiej miejskiej cukierni z tradycjami, gdzie co roku kupuję piernik oraz mak zmielony na makówkę, piernik na moczkę. Wielu z Was nie wie, co to jest moczka, co to jest makówka, więc myślę, że jak będę te potrawy przyrządzać, to Wam to pokażę, bo nie pamiętam, jak to było w zeszłym roku, nawet w zeszłych latach. Mam tutaj pełną siatę bakali. Kupiłam już migdały, orzechy, figi, nie kupiłam moreli i daktyli jeszcze. Muszę to uzupełnić, a teraz idę w stronę rynku naszego miejskiego, ponieważ widzę, że trwają przygotowania do jarmarku świątecznego, który rozpocznie się w poniedziałek, 16 grudnia. Widzę, że już są drewniane budki, namioty. Szkoda, że tak późno. W innych miastach już te jarmarki dawno trwają, a u nas jakoś tak późno. No ale zobaczymy, co w ogóle będzie zorganizowane, jak to będzie wyglądało, ale to dopiero w poniedziałek, za kilka dni. Wracam już do domu po całkiem udanym dniu w szkole i muszę się z Wami czymś podzielić. Ostatnio zauważyłam taką zależność, ostatnio w pierwszej klasie, czyli 3 lata temu, zauważyłam, że gdy rano wychodzę z domu, w Wodzisławiu jest dużo, dużo cieplej niż jak już przyjadę te 20 minut później do Rybnika. W Rybniku jest rano zimniej, za to jak jestem w Rybniku po południu, to na przykład mogę iść z odpiętą kurtką, ponieważ nie jest mi zimno, a jak przyjadę do Wodzisławia, to trzęsę się po prostu jak galareta, mimo tego, że kurtkę mam zapiętą, podwinięty pod samą szyję szalik i do tego wszystkiego jeszcze czapkę i kaptur. Nie mam pojęcia, od czego to właśnie jest zależne. No a teraz idę do domu. Tak jak chyba już to mówiłam, po całkiem udanym dniu w szkole, sprawdzian z geografii wyszedł mi całkiem w porzo. Co jeszcze? Sprawdzian z gierki miałam. Miałam jeszcze kartkówko sprawdzian w zasadzie z wesela też poszedł mi w porządku. I co jeszcze dzisiaj pisałam? Aha, sprawdzian z angielskiego. No, ze sprawdzianem z Angla było już trochę gorzej. Nie byłam tak bardzo zadowolona jak na geografii, bo nie jestem w stanie stwierdzić, czy napisałam to dobrze, czy mi się dobrze wydawało, czy mi się źle wydawało. No, ale źle też nie było. Gramatyka mi poszła
Gorzej niż słownictwo oczywiście. No ale jak to, co nadrobię słownictwem właśnie. No i lecę do domu. Piątek, piąteczek, piątunio. A ja w sumie jeszcze... Ja na ten piątek żadnych planów. Nie wiem, co będę robiła. Zobaczymy. Może coś się wymyśli. Godzina 14:35 i muszę powiedzieć, że do tej pory żaden pech mnie nie dotknął. Mam nadzieję, że tak będzie do końca dnia. A u Was jak? No i jak już mówiłam, kupiłam te bakalie, które będą mi potrzebne do potraw świątecznych. I tutaj kupiłam takie duże rodzynki oraz takie małe rodzynki. Do tego mam migdały w płatkach, migdały w słupkach oraz śliwkę suszoną. No i w Kauflandzie, bo byłam też na zakupach tam, dokupiłam to, czego nie kupiłam właśnie w tej tradycyjnej piekarni od cukierni. Mam tu orzechy laskowe, daktyle kupiłam, figi i morele. I jeszcze kupiłam taką mieszankę suszonych owoców, bo tutaj zauważyłam, że mamy suszone brzoskwinie. No i kupiłam jeszcze 200 kg maku, ponieważ nasi stali vlogmasowi widzowie wiedzą, że przygotowuję jeszcze makówkę i makówkę robię także dla mojego siostrzeńca Dawida. Z czego wy się śmiejecie? Z ciebie. Ze mnie? No. A dlaczego się ze mnie śmiejecie? Nie? Bo jesteś śmieszna. Dzięki, naprawdę super ekstra. Bo lepiej być śmiesznym, nie? No, niż nie. Niż nie być w ogóle. Lepiej być śmiesznym niż nie? A co ty robisz? Gaszę! A dlaczego? Nagrywanie. A co? Jakieś sobie pośmiewki ze mnie robicie. Ale czemu? To co? To już ci się nie podoba? No i gaszę. Oczywiście żartowaliśmy, to jest teraz nasze usprawiedliwienie, żebyśmy nie zostali zhejtowani, bo widzowie bardzo często biorą bardzo do siebie to, co mówimy, tak, tak. Więc były to takie rodzinne żarty. No niestety nie czasem biorą, ja tak? Się wciąż dziwię, jak można brać mnie na poważnie, no, ale to się dalej dzieje. Ja w ogóle nie wiem. Ja też nie. Ja też nie wiem. Nawet Teddy nie bierze mnie na poważnie. Zobaczcie ten brak powagi. Teddy, bądź poważny. Bądź poważny dla mnie. Teddy, ile ty masz lat? No właśnie, Teddy. Tak się martwisz, co dzisiaj dostaniesz? Masz nie, minę bo... co najmniej, jakbyś się czymś bardzo martwiła. No nie, no po prostu czekałam, aż przyjdziesz i tak zaglądałam, co tam gadają w telewizji, no i tak jakoś, no po prostu czekałam. Sprawiałaś wrażenie zmartwionej. Nie byłam zmartwiona, bo się wcale nie martwię. Wiem, że na pewno tutaj jest coś fajnego dla mnie. I tutaj też, dzisiaj jest 13 w piątek i to dzisiaj ja mam pecha. Bo ty codziennie teraz otwierasz. Tak? Nie, no wczoraj ty otwierałaś. Nie, nie, ty. No to ty masz pecha, kochanie. Nie, to ty masz pecha. To jest twój pech, mamo, zdecydowanie. Otwieraj ten... Zdecydowanie to twój pech. Ale to jest, czekaj, 14. Ja chcę zobaczyć, jak wygląda 14. Też jest mała, dobra, to mogę dzisiaj je. O Boże, znowu to białe. A to białe było niedobre? Nie, to białe nie było aż takie złe, ale jest znowu po prostu. No tak, wiemy jak smakuje, no, to tam nie ma co. A nawet nie wiem, co ci tam schowałam, nie pamiętam. To jest coś na takiej tekturce, więc to będzie albo biżuteria, a albo taka duża? Bułka, albo opaska, coś takiego. Yeah! Zimowe spinki, przypomniałaś sobie? Nie. To nie ty je tam włożyłaś? Ja je tam włożyłam, ale czemu? O co sobie miałam przypomnieć? No, że takie spinki wsadziłaś tutaj do woreczka. Aha, dobra, Jezus, bo ja myślałam, że coś z vlogmasów z zeszłego roku ci jakieś spinki obiecałam, czy coś. Ja mówię, o co chodzi? Tylko ja jutro jadę do fryzjera i ciekawe, czy w ogóle takie rzeczy będą mi potrzebne. A co, ty się na łyso chcesz? No, wiesz, wystarczy, że bardzo się obetnę i... A chcesz się bardzo obciąć? Zobaczymy. Zapraszamy do obejrzenia kolejnego filmu. Ha, idziesz? Aż ja się boję, ale aż ja się boję, co to zrobisz na tej głowie. Dziękuję, córeczko. Proszę. Piękne. Co cię tak zmartwiło, kochanie? Tak, w zasadzie to nic, po prostu czekałam, aż zaczniesz mnie nagrywać. Ej, od razu! Od razu, ty patrz, jakie masz szczęście. Bomba do kąpieli, bo pachnie.
No. A pachnie? No. Pokaż. Tylko tym poruszyłam. Faktycznie, ale pachnie. Badabadu. Z tyłu odgłosy, jakbyśmy miały jakiegoś groźnego psa. No. Pitbull, Amstaff. Teddy, który będzie miał za mało bluzę chyba. Za mała. No dlatego kupiłyśmy tego wszystkiego więcej. Prześliczny kolor, prześliczny, ale to może być za mała ta bluza. No, na pewno jest za mała. My potem chyba po świętach będziemy musiały zobaczyć te wszystkie ubranka Teddy'ego, pomierzyć i faktycznie przeanalizować, czy one nie są już... Właśnie, bo widzowie już się nas pytali w komentarzach, czy byśmy nie chciały sprzedać tych ubranek, więc chyba tak możemy zrobić. Tak. Tak, zrobiłam to pod kolor. No kochanie, jest okres przedświąteczny, więc możesz się z takimi kulami i zapachami kąpać. Oczywiście, że bo lubisz. A kto mi zabroni? No nikt ci nie zabroni, no, nawet cię do tego zachęcam. A ty co się śmiejesz? Bo ja jej zabraniam. Ja jej zabronię. Przyszłam do Pauliny, ponieważ interesuje mnie, czy ją też zastanawia to, co mnie. Otóż przed chwilką czytałam wasze komentarze pod naszymi vlogmasami i... Co było w tych komentarzach? Takiego interesującego? To znaczy chciałam jeszcze powiedzieć, że jesteśmy na bieżąco z tymi komentarzami i staramy się je czytać. Nawet jak na nie nie odpowiadamy, to i tak je czytamy. No i zastanawia mnie to, jaka część naszych widzów jest z nami od początku, albo przynajmniej od tego pierwszego roku, wtedy kiedy jeszcze był tutaj żółty pokój, wtedy kiedy jeszcze miałam tak bardzo krótkie włosy, wtedy kiedy zaczynałyśmy publikować filmy na YouTubie. Czy może dopiero niedawno trafiliście na nasz kanał, czy oglądaliście wszystkie nasze vlogmasy? Takie, co mają do tego te komentarze? No bo część widzów pisała, że są z nami już od lat, że wracają dla naszych vlogmasów, że nawet jeżeli przez cały rok nas nie oglądają, to oglądają grudniowe odcinki. Także jestem ciekawa, jaki procent jest tych widzów naszych. Czy lubicie tą serię w ogóle, czy jednak wolicie innego? Znaczy ja wiem, wolicie challenge. To na pewno. Nie wiem. Co nie wiesz? No challenge były bardzo oglądane u nas na kanale kiedyś, a teraz już w sumie tak bardzo nie. A bo teraz ich nie nagrywamy. No kiedy nagrywałyśmy ostatnio challenge? Nie pamiętam, dawno temu. Ale skoro mamy vlogmasy, to po prostu moje pytanie brzmi. Jaka była wasza droga? Jak w ogóle na nasz kanał trafiliście? Czy może poleciła nas wasza koleżanka, przyjaciółka? Czy może przez przypadek zainteresowała was nasza miniaturka? Po prostu włączyliście i tak już zostaliście? Czy oglądacie systematycznie, czy raczej sporadycznie? Jak to po prostu u was wygląda? Chętnie te komentarze poczytam. Mam nadzieję, że będzie ich całe mnóstwo i będę miała co czytać. Mhm. A ty? No tak. Też będziesz czytać. Znaczy my jutro będziemy w pociągu, więc przynajmniej będziemy miały co robić, jeżeli się wykażecie. Tak. I myślę, że ten odcinek już możemy zakończyć. A nie, jeszcze nie. Znaczy jak chcesz, to ty się z niej pożegnaj, ja się mogę pożegnać potem. Ja bym chciała już montować, ponieważ jutro musimy o 6 wstać. No to ty już montuj, ja najwyżej na telefonie dogram i ci potem dropem wyślę. No to ty się już z niej pożegnaj. To ja się żegnam i idę montować ten film. Włączyłam właśnie Sposób na morderstwo, zobaczyłam tego serialu aż 2 sekundy i od razu wzięłam telefon w rękę. I co wam chciałam powiedzieć, że skończyłam już oglądać wszystkie swoje seriale i możecie mi jakieś ciekawe może polecić, byle nie Dom z papieru, bo tak dużo osób o nim mówi, że mi się odechciało go oglądać, naprawdę. No a żeby gdzieś tam wam ułatwić polecanie mi seriali, żeby gdzieś tam wstrzelić w gusta, to bardzo, ale to bardzo podobał mi się Dom Grozy, mega podobał mi się Bates Motel, po prostu super serial. Oprócz tego Ty, też bardzo fajny. Podobał mi się też Atypowy, fajny serial. Dobre Miejsce, The Originals, jakaś odnoga pamiętników wampirów, też bardzo fajna. No i tam wiele, wiele innych, ale myślę, że to takie dość kluczowe. Na pewno jeszcze, o, wiem... Sherlock był kozacki. Czekam na wasze komentarze. I oczywiście życzę wam wszystkim miłego wieczorku. Ja lecę oglądać Sposób na morderstwo i jeść chrupeczki Monster Munchy. Jakby ktoś był zainteresowany tym, jakie chrupki lubię jeść, to buziaczki, bajo, miłego wieczorku, dnia, czy
każdej pory w ciągu dnia właśnie. Tak.